obrazkach szczecińskiego MDK-u mogliśmy obejrzeć spektakl Słowiański Rytm, który wystawiła grupa teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach. Widowisko spotkało się z dość ciepłym przyjęciem przez widzów, którzy, jak sami twierdzą, czekają z niecierpliwością na kolejne wykonanie dźwierzuckich aktorów. Obecnie trwają prace nad kolejną sztuką, którą będzie można obejrzeć już na początku kwietnia przyszłego roku. Tygodnik Szczytno objął patronat medialny nad spektaklem noszącym tytuł Klaun. Twórcą i reżyserem jest Radosław Dąbrowski. Dostałem takie polecenie służbowe od pani dyrektor Ewy Dolińskiej-Baczewskiej, że mam napisać coś i żeby nauczyć ich grać. Napisać jest prosto, nauczyć grać to dramat, bo to dramat. Zaczynamy przedstawienie. Sztuka nazywa się Klaun, nosi tytuł Klaun. No, rolę klauna gram ja. Jest to postać no, tragiczna, tak? Wydaje mi się, że jest to postać tragiczna. Dla mnie niesamowitym jest proces otwierania się tych osób, które przychodzą i grają, i ja widzę, jak to się zmienia. Znęcam się nad kolegą, Tortellinim. Towarzystwo jest bardzo dobre. Cieszę się, bo wcześniej próbowaliśmy różnych innych rzeczy, ale w większym gronie. A w tej chwili jest nas trochę mniej i wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej. Jestem żoną dyrektora cyrku. Kobietą siedzącą na wózku. Mąż traktuje mnie strasznie. Jestem załamana, zalękniona. No cóż, na razie nie wiem, co będzie dalej w mojej roli. Aktorzy dostali połowę scenariusza. I to, w jaki sposób weszli w rolę, to, w jaki sposób wczuli się, to, w jaki sposób sami te role, te postacie kreują, daje mi jakby impuls do tego, żeby gdzieś dalej te losy ich zaplecione w tym przedwojennym cyrku opisywać i pokazywać. I za to im dziękuję, bo to jest fajna przygoda. Jest to dla mnie taki ciekawy eksperyment, kiedy po raz pierwszy tak naprawdę nie napisałem czegoś od początku do końca, tylko od początku do połowy, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać dalej. W tym dramacie gram postać Klary, która jest dobra, pogodna, również naiwna, bo pragnie jakoś dobra dla tego całego świata. Jestem Zabielowa, kasjerka tego cyrku. Gram rolę taką dwulicową. Bo chcę dobrze żyć i z panem dyrektorem, i z klaunem, któremu trochę utrudniam żyć razem z dyrektorem. Trochę go tam szczuję, podpuszczam. I z jednej strony mówię mu, że wszystko jest okej, a z drugiej go tam trochę pogrążam. Po tym wszystkim, co zrobił, powinien go w Berezie do końca życia trzymać. Wystawiam nogi przez otwór. Ruszaj. Jak widać, Dźwierzuty powoli stają się lokalnym ośrodkiem rozwoju sztuki teatralnej. Tym bardziej duże brawa należą się zarówno samym twórcom, jak i aktorom, ponieważ wykonują to bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego z zewnątrz. To by więzieniu mnie. Czemu mi to robisz? Po przedstawieniu przychodzi do mnie i żona. Szczytno 24 na bieżąco będzie Państwa informować o pracach związanych nad spektaklem Klaun. Natomiast na jego premierę będziemy musieli poczekać aż do wiosny.
przyprowadzają. Wiesz, nawet z taką parodią, że dzieci rodziców do cyrku, wiesz, także jakby zarożnie się, wiesz, z taką złością, z takim jadem.